Это уж точно. Sponsorem programu jest brandy z trawej Kiełobranka z prosto z Mediolanu. Wypij z trawej Kiełobranka i słuchaj Radio Katanga. I witamy w kolejnej edycji show Radio Katanga. Z wami jest was wszystkich lubany Grygariusz Zaduszewski. Viva! Grygariusz! W naszym studium jeszcze niezdemorowanym gościmy dwóch gości. To Ajatolle Walgierza Bezdziada pierwszego oraz Tomasza Sokołowicza. No więc, panowie. Przepraszam. Ja chcę powiedzieć tylko jedno. Ja jestem Ajatolą. To jest Radio Katanga, radio dla wierzących ludzi. Dzisiaj w studiu gościmy człowieka niewierzącego. I tak już jest, że ten człowiek niewierzący siedzi na lepszym krześle niż ja. Ja chcę się z nim zamienić krzesłami. Inaczej niech on wychodzi z tego studia, albo wychodzę ja. Niech żyje ateizm! Zamieniamy się krzesłami. Proszę panowie, tylko szybciej. Ty sokołowie, szybciej! Dobra, nie chcę się nie zamieniać. Nie chcę zamieniać. Krzesłami posiedzę na... Tak, teraz pierwszy punkt. Posiedzę w powietrzu. Pierwszy punkt, panowie, dajcie się... Guru. To studio jest bardzo ładne. Różowe. Tak, ściany tego studia są różowe. No różowe, nieważne. Ważne, że on jest czysty. Proszę, nie zdumilujcie je. Póki co czyste. Dobra, znaczy pierwsze pytanie, panowie, którzy chciałbym państwu przekomentować, to operacja Bełkot Wulkanu. Pozwoli mi pan niewierny, powiem pierwszy. Więc operacja Bełkot Wulkanu to operacja pokojowa, pokojowe bombardowanie jądrowe, pokojowe niszczenie bronią chemiczną, pokojowa pacyfikacja Armii Różowej, która zagarnęła i okupowała sanktuarium katangowej złości. Musimy wyrzucić wrogów, heretyków i wszystkich innych, takich jak pan tutaj goszczący, pan Sokołowicz. Musimy wszystkich wyrzucić z tego miejsca świętego i zrobić go znowu otwartym dla wiernych, tak żeby mogliśmy pić znowu więcej świętego brandy. Może niech swoje zdanie wypowie pan Sokołowicz. Oddam dla niego mikrofon w ramach dobrej woli. Przynajmniej powiem, że dobrze, że nie mieszkam w Meridzie. Bo ile wiem, nowe sanktuarium ma być w Meridzie, nie? Nowe sanktuarium właściwie już jest wybudowane w Meridzie. Jest wybudowane siłami naszymi. Panie prowadzący, proszę tak otwarcie nie śmieć się z pana Sokołowicza. Udajemy kulturalnych ludzi. Tak jak ja to próbuję robić. I myślę, że mi się to udaje. Pan Poland by powiedział inaczej. No comments. Skoro doszło sprawa do pana Polanda, to proszę przekomentować także jego. Och, jak pan ładnie zawinął na pana Polanda, aż ty suka szlapa. Przepraszam. I tak nieoczekiwania. Nieoczekiwania zawinął na pana Polanda, no właśnie. A myślę, że pan Poland jest heretykiem. Heretykiem zostanie. Heretykiem był, heretykiem zostanie, heretykiem będzie i co by nie było, z jego pozycją nie zgadzają się nawet inni niewierni świętego kościoła Katangi na Tangi, taki jak pan zaproszony do studia, nie wiadomo co tu robiący, nieproszony tutaj gość, pan Sokołowicz. Przecież on jest reprezentant całego społeczeństwa niewiernych. Właśnie, dzisiaj pan Sokołowicz jest reprezentantem społeczeństwa niewiernych i ja myślę, że może między nami się udać niezła dyskusja. Albo bombardowanie studia, pokojowe. A co ten człowiek przejął moje myśli, proszę pana, ten człowiek przejął moje myśli. A co pan Sokołowicz może powiedzieć o Polandzie? Przypomnijmy, że on został oficjalnie ogłoszony heretykiem. Dla mnie on jest heretykiem nawet jako dla fałateisty. Wszystko. Dziękuję. Także jest kolejna taka kwestia zatytułowana pod tytułem okupowaną tautologiem.
okupowane jadłodajnia babci Jadzi. Boże, to straszne wydarzenie. Pan Sokołowicz, będąc ateistą, będąc człowiekiem, jakby to powiedzieć, mądrym inaczej. Nie obierzaj się, eta radio, eta biznes, nic o liczny, bo... pan Sokołowicz nawet wie, że to jest straszna kwestia, nawet nie wiedząc prawie, co to takiego jest. A więc w naszym sanktuarium, Meridzie, przez brygady robotnicze towarzysza, bo jako nazwy pana tam nie rozstrzela, towarzysza Marcela Hansa, zostało wbudowane jadłodajnia babci Jadzi, gdzie są podawane takie kościelne jedzenia jak ciastka o kształcie ciastka, czy też cepeliny bez skwarek, czyli jedzenie koszerne. Ja zaraz zawału dostanę! Proszę pana, ja nie rozumiem. Czy pan chce otrzymać zawału od słowa skwarki? Ja potrzebuję tłuszczu. Proszę wypowiedzieć tego pana z studia. Proszę pana, co, od czego panu tak źle? Proszę dalej. Od czego panu jest tak źle? Proszę dalej. Mówię. Ja nie wiem, bo odruchy wymiotne, ale. Dobra, ja rozumiem, że to brandy z Trawejki Obranka jest dobrym brandy. Ja tego nie kwestionuję. Ale nic strasznego. Dobra. To zostało wybudowane te jadłodajnie, gdzie zostały podawane tradycyjne katangowe jedzenie. I te jadłodajnie jest okupowane przez Armię Różową. Czy to jedzenie jest przynajmniej smaczne? Czy jest ono warte tego? Ja jako osoba, która potajemnie weszła do kuchni, powiem, że jest bardzo smaczne, bardzo zdrowe i bardzo zajebiste. Proszę mi powiedzieć, jaki jest kształt ciastka o kształcie ciastka? Nie uwierzy pan, ale ono było w kształcie... ciastka! Bardzo emocjonująco. No, ja wiem, że chyba, ale jaki jest, a może pan powie, jaki jest jego smak? Bardzo przypomina ciastko. Podobne jest. Mógłbym nawet śmiało powiedzieć, że to jest ciastko. Naprawdę? Tak. Odwróć się, bo nie widzę. Dobra. No to na tym kończymy. Nie jeszcze! Gdzie jest pan chce kończyć? Mało jest. Jeszcze omówiliśmy bardzo mało kwestii. Ja chcę podyskutować z panem Sokołowiczem. Mianowicie ja chcę podyskutować z nim o tym, dlaczego on nie wierzy w katangem na tangę. Słuchamy jego słowa! Ciszej, ty nie rycz! Cholera jasna, nie rycz. Jestem ateistą. Jestem bardzo gorąco przekonany, że ateizm nie jest... mógłby okulary choć nie zdejmować będzie. Jako bardzo szeroko przekonany ateista, ja ani dołączam do rotryjczyków, ponieważ... to jest herezja, ale nie dołączam do kościoła katangi na tangi, jestem neutralny. Ale w świetle prawa katangowego, człowiek, który wierzy w katangę na tangę, nie musi wierzyć w katangę na tangę. Jak pan? Dlaczego pan wtedy nie jest wierny? Przecież to dla panu daje, powiedzmy tak, ulgę. O, dobre pytanie. Bo to dobra, jest za głęboka filozofia dla mnie. A cóż pan tak płytko sięga? Jestem materialistą. Heretyk! Czekać. Na materialistów. Otóż pragnę wszystkich radiosłuchaczy, wiernych oraz niewiernych, przekonać w tym, że my mamy rozwiązanie także dla materialistów. My mamy bardzo dobre rozwiązanie, a mianowicie święty napój, którym jest brandy z Trawejki Obranka, dla wszystkich wiernych. Dla wszystkich! Podkreślam jeszcze raz. Dla wszystkich wiernych! Święty napój. I pan Sokołowicz, proszę tak nie wierniczyć. I o ile pan Sokołowicz oraz każdy inny niewierny, który z Ondalu wstąpi do tego kościoła naszego, on otrzyma ten święty napój w ogromnych ilościach. Panie prowadzący, jakoś tu dyskusja zaszła w tupik. Proszę, w tupik. Ja zakończę. Powiem krótko, jest jeden argument, który nic nie przyjmie. Jestem za oparty. Dziękuję. Ale widzi pan... Typowo Sokołowicz. Tak, naszego króla. God save the king! Naszego króla również to cechuje. Tak samo to cechuje pana premiera. Ciekawe kto to? Panem premierem na pewno nie jest Krzysztof Poland. A kto wie, może przyszłość będzie bardzo nieoczekiwana, co?
A Krzysztof Paląt nie był czasem premierem? Koniec się. O nie, on był tylko ministrem kultury i sportu. Otóż... I bardzo zajebistym w cudzysłowie. Otóż... Próbował być niedawno. Otóż pragnę zwrócić uwagę słuchaczy na to, że pan prowadzący tutaj myśli, że w 2012 roku nastąpi nie tylko koniec świata, ale także kadencja premierowska Krzysztofa Polanda. Pragnę to wyjaśnić w świecie kościoła. W świetle nauki kościelnej to jest całkowita prawda. W świetle nauki kościelnej Krzysztof Polan zostanie premierem w 2012 roku, bo musi być koniec świata. I aby to zaszło, aby on został premierem, ktoś musi za niego zagłosować. I zagłosujemy my, wierni. Bo więcej za Polanda nikt nie zagłosuje. Nawet on sam. A teraz, jak to się mówi w jednym radzieckim filmie, cygiel, cygiel, ajlulu. Także myślę, że pora na słowo końcowe. I na tym kończymy naszą kolejną edycję show Radio Katanga. Z wami byli Grigaliusz Jaduszewski, Anatole Walgierz-Berdziat pierwszy oraz Tomasz Sokołowicz. Dziękuję. Tylko chciałem mówić ostatniego. Ja myślę, że należy dać dla niewiernego ostatnie słowo, ponieważ jesteśmy kościołem tolerancyjnym, tak naprawdę. I myślę, że możemy dla naszego niewiernego dać ostatnie słowo. Być może po tym programie on przekonał się w Katandze na Tandze i w potrzebie tego, że nie trzeba w niego wierzyć i że trzeba wstąpić do naszego kościoła, aby płacić na tarce zmniejszone ostatnio między innymi o 0,01% podatki. No, 0,1% od 0 to chyba 0, nie? Panie premierze, czy pan nie uważa, że takie podatki zmniejszą budżet państwa? Bardzo się tego obawiam, ale mam nadzieję, że wierni pozostaną jednak wiernymi. Wierni pozostaną wiernymi. Wszystko, kończymy. Taki piękny akcent i skończmy na nim nasz program. Kończymy! Nie wiem. Na 12 minut. Dobry dzień.